Zagraj z nami w gry bez prądu. Pod takim hasłem grupa pod nazwą Przystań na planszówkę spotyka się w sali konferencyjnej przystanku Pruszków w budynku dworca PKP. Pograć można tu co środę w godzinach od 16.30 do 20.00. W zasadzie gramy już od czerwca, mamy swoich stałych bywalców tutaj, którzy również przynoszą swoje gry, więc to jest bardzo fajne, bo przy okazji mamy taką wymianę doświadczeń. Tych gier jest tak mnóstwo, łącznie z tego, co mamy do wyboru, w ogóle jest około 700 gier, więc naprawdę można by było gadać i gadać. I każdy znajdzie coś dla siebie. Jedynym takim naszym warunkiem, można powiedzieć, który tutaj jest, to jest to, że no jednak dzieci powinny już potrafić te zasady ogarnąć samodzielnie. No to ta granica no to jest mniej więcej 8-10 lat, kiedy dziecko już po prostu samodzielnie rozumie te zasady, potrafi podejmować te decyzje, często przeczytać kartę, ale jak najbardziej wtedy już razem dajemy radę i mamy takich graczy, którzy tutaj z nami siadają. Jest to totalnie międzypokoleniowe. Wachlarz gier, w które można się tutaj zmierzyć, obejmuje zarówno proste gry rodzinne, takie jak Wsiąść do pociągu czy Carcassonne, ale także średnią półkę, czyli gry bardziej zaawansowane, wymagające planowania, na przykład Zamki Toskanii czy Istanbul. Inicjatywę wspiera sklep Merfolk, z którego grupa ma możliwość wypożyczenia gier. Niebawem wiosna i koniec długich zimowych wieczorów, które sprzyjają takim rozrywkom. Klub nie wyklucza jednak rozszerzenia planszówkowego projektu również o działania zewnętrzne, poza przystankiem Pruszków. Wszelkie informacje dostępne są na facebookowych wydarzeniach, które można wyszukać pod nazwą Przystań na planszówkę.